Witajcie wszyscy, gdziekolwiek jesteście. Widzicie, że jesteście w bardzo dobrym miejscu. Zaczniemy od tematu, ja uważam osobiście najważniejszego. Uważam tematu, który jest nierozłączny z nami i który będzie nam towarzyszył do ostatniego tchu. To jest mindset, czyli ustawienie, zaprogramowanie umysłu na to, co chcemy osiągnąć. Set to jest tak, jakbyśmy dosłownie ustawiali jakiś termostat, czyli możemy w tym momencie, nasz termostat być może jest ustawiony, nie wiem, na dwójkę, na trójkę, może na siódemkę, a może na dziesiątkę. Jak jesteście tu z nami, to dajcie mi w skali od 1 do 10, na ile w tym momencie czujecie, że wasz termostat rozwoju osobistego jest ustawiony. Jaka to będzie cyfra? Co wam pierwsze przychodzi do głowy? Ja osobiście uważam, że możecie napisać na czacie 7. No, bardzo, to jest bardzo wysoko. To jest już bliżej dziesiątki, czyli skali najwyższej. 6, 8. Widzicie? Każdy z nas ma inaczej. I to też jest w tej podróży mindsetowej bardzo piękne, że każdy z nas ma, widzicie, 7. Kasia ma 7. Każdy z nas może podążać do tego, żeby ten termostat albo zwiększać, podnosić, po to, żeby właśnie zrobić ten set, czyli to zaprogramowanie na to, co chcę osiągnąć. Marketing sieciowy jest najlepszym narzędziem do tego, żeby osiągać sukces i spełniać marzenia. To jest, my w marketingu sieciowym, w networku, jesteśmy najlepszym dowodem, że nasze możliwości zamieniamy w wynagrodzenie. Wynagrodzenie, to bym chciała, żebyście sobie w ogóle zanotowali, bo czasami zastanawiamy się, czym jest ten marketing dla nas, czym jest ten zawód dla nas i on jest najlepszym narzędziem, żeby nasze możliwości zamieniać na wynagrodzenie. I teraz wynagrodzenie dla każdego może być inne, prawda? Tak jak nasz mindset, czyli mamy piątki, szóstki, siódemki, dziesiątki, jedenastki, wow. I te nasze możliwości mogą się również zmieniać. One wręcz powinny ewoluować. Bo popatrzcie, każdy z nas ma dwa głosy w sobie. Takich dwóch brygadzistów. Brygadzista, możecie sobie to wyobrazić tak, jakbyście byli w jakiejś takiej wielkiej fabryce, fabryce myśli, jest ich tysiące, tryliardy, miliony i są brygadziści. Brygadziści zarządzają waszymi myślami. Oni są w was. I teraz może być brygadzista, który jest zwycięzcą, a może być brygadzista, który jest panem porażką. Istety albo i niestety, zazwyczaj tak jest, że pan porażka się pierwszy wychyla. Bo głos na nie słyszymy często wszyscy. Nie zmieniaj pracy, nie idź na to, a nie wychodź dzisiaj z domu, bo jest to, a nie idź do tego towarzystwa. I jeszcze jak dostajemy głosy z zewnątrz na nie, to już w ogóle pan brygadzista porażka zdominował. I jeżeli pan brygadzista porażka zdominuje, to nie czujemy się wtedy dobrze. To zaczynamy, jeżeli pan brygadzista dominuje przez chwilę, to jeszcze jest ok, bo potrafimy go skontrolować. Natomiast jeżeli pan brygadzista porażka dominuje już zbyt długo, no to wtedy zaczynamy popadać w takie stany, które nam nie służą, które nie idą w kierunku tego termostatu podniesionego wyżej, tylko właśnie wręcz przeciwnie, tylko zaczynamy się, więc słysząc te obydwa głosy, my jesteśmy od tego, aby nimi zarządzać. I teraz ważna jest w tym wszystkim ta transformacja i to też jest słowo, które należy sobie zapisać, bo ta transformacja dzieje się codziennie. Ta transformacja dzieje się w każdej sekundzie, w każdej minucie, w każdej godzinie, w każdym roku waszego życia. Czy przetransformujemy głos ograniczeń na głos możliwości? Prawda? Czyli czy ja słucham tego głosu możliwości? Czy ja zawsze słucham tego głosu na nie, który mówi różne nam podsyca? Czy ja właśnie zaczynam przekształcać i widzieć ten mindset jako głos możliwości? To jest w ogóle klucz do tego, żeby przetransformować całkowicie swój program, bo od
od kiedy się rodzimy właściwie, implementuje nam się, sami również implementujemy mnóstwo dużych programów, które mogą nam służyć albo szkodzić. I które mają nam za zadanie dać jakieś doświadczenie. I teraz, jeżeli my wyciągniemy z tego lekcję i będziemy, aha, dobra, czyli to było dla mnie dobre, to było dla mnie korzystne, ja chcę iść tą drogą i idę w tym kierunku, czyli nie bez przyczyny się mówi, że jesteś wypadkową 5 osób, z którymi najczęściej przebywasz. Sprawdźcie to na sobie, bo jeżeli twoje towarzystwo, twoi najbliżsi, ludzie, z którymi spędzasz najwięcej czasu, oni mają tendencję do tego właśnie, żeby podnosić swój termostat, żeby iść w kierunku rozwoju, żeby być otwartym na nowe możliwości, żeby być otwartym na to, co przynosi, na te zmiany, bo one są nieodzowną częścią każdego z nas, to nagle ja również zaczynam być otwarty. Nagle się okazuje, ej, kurczę, to jeżeli ona mogła to zrobić, czy on mógł to zrobić, to ja również mogę. Powiem wam więcej, wszystko, o czym pomyślicie, może się wydarzyć. Dosłownie wszystko może się zmaterializować. Są do tego konkretne techniki, konkretne przykłady, konkretne narzędzia, o których Agatka wam powie, bo ona jest praktykiem absolutnym i takim, który po prostu wprowadza to, o czym ja teraz wam mówię, ona to wprowadza na co dzień w życie. I chciałabym, żeby każdy z nas otworzył się i próbował wprowadzać tą transformację, czyli przede wszystkim mocno wygłuszał, zaczął być zarządcą, żeby nie dać panować głos temu panowi porażce, czyli mówić mu dosłownie, możesz mu powiedzieć: słuchaj, ja teraz tu rządzę, okej? Ja tu rządzę, ja dziś pójdę na trening, ty mi nie powiesz, że ja nie mam siły. Ja tu rządzę, ja dziś wstanę i będę się uczył. Ja tu rządzę, ja dziś pójdę do fajnego towarzystwa. Ja tu rządzę. To jest ten mindset. I jeżeli sobie go, jeżeli cokolwiek znalazło się w waszych myślach, to znaczy, że już może być zrealizowane. Ba, dzięki współpracy z innymi ludźmi, współdziałaniu, możecie to podwoić. Bo bieda nie potrzebuje planu. Natomiast bogactwo już potrzebuje planu. Ono musi mieć coś, co go właśnie nastroi do tego, żeby on wyszedł do działania. I to są różne techniki. Jeżeli się zakochacie, bo jakie są najwyższe w ogóle uczucia na świecie? Zakochanie, miłość, radość, ekscytacja. To są takie rzeczy, które was powinny właściwie we wszystkim, co chcecie osiągnąć w życiu, prowadzić. I jeżeli będziecie w stanie, zakochacie się w tym procesie mindsetowym, to i zobaczycie w tej drodze tego procesu mindsetowego, czyli ustawiania mindsetu coraz wyżej, wyżej, absolutnie niezbyt wysoko, bo też was chcę przed tym ustrzec, żeby nie było takiego, że ja sobie ustawię, że od razu będę po prostu miał taki mindset, ja już jestem na szczycie. Okej, ty już masz być na szczycie, ale musisz się zakochać w tym procesie. To jest bardzo ważne, to bym chciała, żeby to wybrzmiało. W tym procesie dojrzewania również do tego, z afirmacji do aformacji. I różnica jest taka, że możemy sobie wizualizować, wyobrażać, to jest też bardzo potrzebne, natomiast jeżeli już zacznę aformować, czyli formować tą treść, dlaczego ja mam świetne relacje z ludźmi? Dlaczego ja zarabiam 20 tysięcy złotych? Dlaczego ja jestem w najlepszej możliwej społeczności? Dlaczego ja jestem zdrowa? Prawda? Czyli nie, na prostym przykładzie wam powiem, czyli nie wizualizuję sobie, że ja już leżę na plaży z drineczkiem z kokoskiem i ja już tam jestem, super. Natomiast muszę też mieć tą afirmację, czyli jestem dlatego na tej plaży z drinkiem z kokosem, ponieważ codziennie rano wstawałem, czytałem książki, ponieważ codziennie rano wstawałem, dbałem o swoje ciało, ponieważ codziennie rano robiłem mały krok ku temu, żeby dojść do tej plaży na drineczka z kokosem. Popatrzcie, transformujemy możliwości w wynagrodzenia. To jest najlepsze narzędzie
Marketing sieciowy jest najlepszym narzędziem do tego. Ja tak uważam. On mi pokazał właśnie to, że to jest możliwe, bo każdy z nas ma jakieś możliwości, każdy z nas ma jakieś zasoby i możemy je w sobie budzić, bo one zostały uśpione i teraz my je każdego dnia budzimy poprzez różne rzeczy, bo ta moc jest w nas, ona jest zawsze w nas, ona jest, każdy z nas jest do czegoś innego również stworzony, każdy z nas, zobaczcie, tutaj jest inny. Może wszystkie mamy białe koszulki, prawie wszystkie mamy jasne koszulki, ale każda z nas emanuje czymś innym, to wam gwarantuję. I każda z nas ma naprawdę inaczej ustawiony mindset. Edytka ma ten mindset gdzieś indziej, Agatka ma gdzieś indziej, Wiola gdzieś indziej, Anitka gdzieś indziej, Ola gdzieś indziej, a te nasze możliwości połączyło nas narzędzie marketingu sieciowego, które przekształca nasze możliwości w wynagrodzenia. Dla mnie wynagrodzeniem jest niesamowita satysfakcja. To jest dla mnie najlepsza w ogóle waluta, którą ja mogę otrzymać od świata. Też to musiałam odkryć poprzez swój mindset, poprzez swój rozwój, że jak mam satysfakcję z czegoś, to w ogóle żadne pieniądze się nie liczą. To już to, te pieniądze i to wszystko jest dodatkiem. To relacje, to uśmiech, zdrowie jest fajnym dodatkiem, ale jak ja mam taką satysfakcję, to mi spadają ramiona i mówię: uff, I did it! I did it! I wtedy budzi się jeszcze bardziej to zakochanie, jeszcze bardziej się budzi ta miłość, jeszcze bardziej się budzi ta radość i wtedy w każdym aspekcie życia możecie to obudzić w sobie i zanosicie to do świata, bo najlepiej zapłaci wam świat za to, jeżeli przyniesiecie coś do niego dobrego, coś, co, za co będą mogły wam zapłacić miliony i miliardy i to, czego chcą. I teraz, jak już zrobicie tą transformację z głosu ograniczeń na głos możliwości, to na każde, ale to absolutnie wszystko, co wam przynosi życie, zawsze zadawajcie sobie pytanie, co mogę jeszcze zrobić w tej sytuacji? W każdej. Czy to jest dołączenie do nowego biznesu, czy to jest rozmowa z klientem, czy to jest rozmowa z partnerem, czy to jest rozmowa z waszą rodziną. Jeżeli jest jakakolwiek sytuacja, która w tym momencie na waszym mindsetie jest, powiedzmy, niewykonalna, to mogę sobie zadać pytanie, co ja jeszcze mogę zrobić w tej sytuacji? Jak mogę to zrobić? Z kim mogę to zrobić? Kogo mogę poprosić o pomoc? To są takie bardzo proste pytania, ale często o nich zapominamy, nie wiedzieć czemu. I to jest taki podstawowy mindset, który właśnie, ja bym wam powiedziała, szklanki sobie nie wzięłam, ale to jest... Jak macie na przykład skalę od 0 do 10 i powiedzmy jesteście na 5 i jedno pytanie, co mogę jeszcze zrobić w tej sprawie, od razu ustawiam je 6, 7, 8, 9 i wyżej. Bo zaczynasz myśleć głosem możliwości. Tu jeszcze, tu, zaczynają się robić koneksje. Kto jeszcze może mi pomóc w tej sytuacji? Więc korzystajcie z narzędzi. Zachęcam was bardzo, bo zaangażowanie to jest taki tlen. Jak się zaangażujecie, to nagle dostajecie tlenu w płucach, tlenu w mózgu i zaczynacie po prostu fruwać. I teraz narzędzia, bo teoretycznie wiemy, że ta brama możliwości już jest otwarta, brama sukcesu już jest dla was otwarta i możecie... Dołączacie do grupy ludzi, którzy zdecydowali się, żeby przekształcać możliwości wynagrodzenia. I teraz jakich narzędzi do tego należy użyć, żeby nie kończyło się to tylko i wyłącznie na słowach, tylko żeby została jeszcze dołożony do tego ten magiczny element materializacji, czyli tej transformacja zaczyna mieć miejsce i zaczyna się dziać.